Hejka, krótkie i szybkie postkomentum numer 23 tym razem. Słuchajcie, no produkuję ostatnio te postkomentum jak na akord, naprawdę. No ale jest co komentować, więc produkuję. Właśnie wróciłem z całodziennej wycieczki w Leamington Spa, z której film zobaczycie za chwilę. Znaczy, wiecie, że chwila u mnie to jest relatywne, prawda? To jest taka czasoprzestrzeń, która... potrafi być dłuższa lub krótsza, muszę ten film zmontować przede wszystkim. Dopiero usiadłem, naprawdę, wszedłem do domu i usiadłem. I pierwsze co zrobiłem, jak zawsze oczywiście, spojrzałem co się dzieje na kanale, no i... Ja czytam komentarze, słuchajcie, tylu komentarzy, bo jest 107 komentarzy w tej chwili pod moim filmem Postkomentum 22, czyli wczorajszym, jeszcze nie miałem. Dobra robota, kochani, naprawdę dobra robota. No to zaczynamy pod komentą, bo musi być szybko, szybko, dlatego że ja chcę ten film montować dla was z Leamington Spa. Thunder Tracker Bob. Mój ulubieniec. Jeden z wielu. Pytasz mnie, Michał, tyle fajnych dziewczyn cię odwiedza, że normalnie zastanawiam się, co jest ze mną nie tak. Thunder Tracker Bob, mogę ci powiedzieć z mojej perspektywy, co jest z tobą nie tak. Nie jesteś gejem. To jest z tobą nie tak. Dziewczyny, zwłaszcza fajne, uwielbiam gejów. I to nie jest z tych powodów, o których myślisz. No. Tomek Kozłowski, Hochland. Serek, Hochland, cześć. Kiedy piszesz coś takiego i bardzo fajnie napisałeś. Kiedy jesteśmy dumni, mówią o nas faszyści, Polaczki i Ciemnogród. Kiedy jesteśmy cicho, każdy nami pomiata i próbuje robić z nas niewolnika. Strzał po prostu w dziesione. Strzał w dziesione. Remy the Fox. Mrał. Lisku. Fajnie napisałeś. I muszę, i przeczytam. Nie muszę, chcę. Przeczytam cały komentarz, bo naprawdę jest tego wart. Remy the Fox napisał coś takiego. Polska ma bogatą historię, ale niewielu z tych ludzi, z tych, którzy mówią o dumie narodowej i patriotyzmie, wie, z czego tak naprawdę, z czego są tak naprawdę dumni. Ale trudno się dziwić, system edukacji w Polsce jest taki, że wychodzi się ze szkoły z wiedzą o Mezopotamii, ale na historię współczesną Polski jakoś zawsze brakuje czasu. Coś tam było o Wałęsie na Wosie, ale wystarczyło wiedzieć, że jest polskim noblistą. Kropka. O wydarzeniach z Gdańska przez 12 lat edukacji szkolnej od podstawówki po matury nie dowiedziałem się nic. No i niestety w Polsce jest takie nastawienie, że to wstyd nazywać siebie patriotą, ale moim zdaniem to wynika z tego, że z jednej strony widzimy jak ludzie uwadzy patriotyzmem sobie mordy wycierają, a z drugiej takich patriotów, w cudzysłowie, którzy ubrani w polską flagę lub bluzę z symbolem Polski Walczącej, którego historii nawet nie znają, rzucają hasła o paleniu Żydów i tym podobne, albo napierdalają się z policją. Jaki więc młody Polak ma przykład dumy narodowej? W kraju, gdzie nawet matki mówią do swoich dzieci, ucz się angielskiego i spierdalaj z tego kraju, bo tu nie ma przyszłości. A co do mówienia źle o Polsce, to od mówienia samych dobrych rzeczy nic się nie poprawi, więc uważam, że możemy mówić źle o Polsce na zasadzie pokazywania błędów przy Polakach i nie jest to żadna zdrada, antypolskość czy cokolwiek. Po prostu widzę coś, co mi się nie podoba i mówię o tym głośno wśród swoich. Natomiast owszem, uważam, że za granicą nie powinniśmy wyciągać polskich brudów i mówić tylko dobrze. No, dobrze, Remy Fox, zgadzam się. Ale mam takie, że do tej kwestii, gdzie powiedziałeś, że od mówienia samych dobrych rzeczy o Polsce nic się nie poprawi. Oczywiście, że się poprawi. To jest też ten element, który robiłem milion odcinków temu, robiłem wam pogadanki psychologiczne o tym, jak mówić dobrze o samym sobie. Tak zaczynając w ogóle od samego siebie. Tak długo, jak długo będziemy sami siebie poniżać i umniejszać, nikt nas nie będzie doceniał. Nie mówię tu o patriotyzmie, mówię o zupełnych relacjach międzyludzkich. Jak nauczymy się mówić o samych sobie dobrze i samych siebie lubić przede wszystkim, to zobaczycie, jak się zmieni wasze otoczenie. I tu się zaczyna na podstawie komórkowym to. Danuta Kowalska się jakaś pojawiła, osoba. Danuta Kowalska, witam. Witam na kanale. Piszesz coś takiego, nieprawda, bo w Anglii tępią Polaków mówiących po polsku w pracy. Wiesz co? Powiem tak, słyszałem o takich rzeczach. Czytałem o takich rzeczach w polskich gazetach na wyspach. Ale nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Mało tego, powiem więcej. Nie słyszałem o tym od nikogo z moich znajomych. Ja w pracy tej nie, bo tutaj nie mam akurat żadnych Polaków. Natomiast w poprzedniej pracy pracowałem z kilkoma Polakami. Mówię o firmie energetycznej, w której pracowałem. Między innymi pracowałem tą z Kasią, którą dzisiaj zobaczycie w Leamington. Ją przywiozłem do Leamington. Z Kasią i rozmawialiśmy między sobą po polsku cały czas.
Nawet z klientami rozmawialiśmy przez telefon po polsku, jeśli byli Polakami oczywiście. Nikt nigdy nie zwrócił nam uwagi. Lokalny Deichmann, sklep niemiecki zresztą, z obuwiem, który moja mama bardzo lubi. Pewnie sentyment, bo jest Niemką. Ale nie, mają dobre buty, to fakt. I w dobrych cenach, jak na warunki brytyjskie. Dobra jakość za dobrą cenę. Tu muszę pochwalić. W lokalnym Deichmannie, który mamy na wiosce obok, pojechałem swojego czasu, to był, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu, pojechaliśmy kupić buty dla mojej mamy. Pojechałem oczywiście jako asysta, bo jest niepełnosprawna. I rozmawialiśmy ze sobą po polsku i podeszła nas sprzedawczyni, która przywitała się z nami po polsku. Dzień dobry, jestem Agnieszka, mogę czymś pomóc? Jasne, potrzebujemy tych i tych butów. I ja w pewnym momencie do niej, ona zaczęła tam mojej mamie przymierzać te buty, pokazywać, poszła po parę butów do magazyn, gdzieś tam, cały czas rozmawiała z nami po polsku. Ja w pewnym momencie ją zapytałem, ja mówię do niej, słuchaj, ty nie boisz się, że ktoś z menadżerów, czy ktoś z obsługi sklepu angielskojęzycznego ci tutaj zwróci uwagę, że z nami rozmawiasz po polsku? Ona tak na mnie popatrzyła, przecież ja obsługuję klientów. I mówi, widzisz tamtą dziewczynę? Ja mówię, tak. Ja mówię, widzisz, kolejna, inna sprzedawczyni. Ona mówi, ona jest hinduską, ona zna Punjabi i ona zna Hindi, czy Hindu. I ona mówi, ona klientów hinduskich obsługuje w ich języku. To jest absolutnie normalne, akceptowalne i wręcz bardzo mile widziane. Okej. Nie, słyszałem Danuta Kowalska o tej przypadku tej dziewczyny z, chyba ona była ze Szkocji, która pozwała do sądu pracodawcę, który zwolnił ją za to, że rozmawiała na przerwie, nie w trakcie pracy, na przerwie rozmawiała po polsku z drugą Polką w kantynie. Bzdura. Także nie. W Anglii tępią Polaków mówiących po polsku, Danuta Kowalska bzdura. Absolutnie nie. Dark Assassin 41. Mój ulubieniec. A czemu to mówię z lekkim przekąsem? Bo napisać mi coś takiego. Mógłbyś przestać mówić rzeczy typu jakiś nick jest moim ulubieńcem. Jest to złe, gdyż znajdują się ludzie, którzy na siłę będą chcieli, byś nazywał ich tak, a jeśli się nie uda, to może się skończyć, że cię znielubią. Po pierwsze, nie interesuje mnie to, że ktoś mnie znielubi tylko dlatego, że go nie nazwałem w filmie. To jest jego problem, a nie mój. A po drugie, mój drogi przyjacielu, Dark Assassin 41, dobrze wiesz, że cię lubię. Jakoś parę odcinków temu, kiedy ciebie nazwałem moim ulubieńcem, nie protestowałeś w ten sposób. Taki przytyczek w nos dostaniesz teraz. No, wiem, że zrozumiesz. Mateusz Frydrych, Michał, 18 miejsce, skąd wziąłeś? Wziąłem, linka wrzuciłem pod twoim tym, a i wrzucę również linka pod tym filmem, skąd to wziąłem. Źródeł jest kilka, ale wrzucę pozornie najbardziej wiarygodne, bo z tygodnika wprost. O! 7-4 Migotka. Nowy uczestnik. Znaczy przynajmniej na tyle nowy, że dopiero się teraz wypowiedziałaś, miła moja koleżanko. Napisałaś do mnie posta fajnego też. Czekajcie, muszę przejść. Aha, piszesz mi coś takiego. Około 2 tygodni temu zaciekawiona kliknęłam taki czerwony prostokącik subskrybuj, no i obserwuję, przysłuchuję się, czytam i komentarze wypracowania. Do tablicy jeszcze się nie zgłosiłam, ale panie psorze Michaelu, bez przesady, głosić, że się o Irenie Sandlerowej nie mówi, to tak się nie godzi. Wiesz co, powiem ci tak, dlaczego tak, może znowu skrót myślowy mój, dlaczego powiedziałem, że się nie mówi? Bo mówi się może w środowiskach polskich i mówi się w Polsce. Napisałaś, że uczy się o pani Irenie, że jest bardzo odznaczoną osobą, że uczy się o niej, że powstał film, że w szkołach się o niej dzieci uczą i tak dalej, że jest ikoną człowieczeństwa i dobroci. I o Polakach, którzy w czasie wojny pomagali Żydom, też się bardzo dużo mówi. No tak, ale to się mówi w Polsce i w polskich szkołach. A jakbyś zapytała rówieśników swoich, czy moich, czy w ogóle ludzi na Zachodzie o Irenę Sandlerową, to nikt o niej nie słyszał. Jak się w wielu środowiskach mówi o tym, że Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, to w tej chwili bardzo wiele osób, szczególnie w zachodniej Europie, szczególnie w Niemczech, ma w głowach tylko film Nasi Ojcowie, Nasze Matki, Nasi Ojcowie i twierdzą, że to nie Niemcy, to Polacy zabijali Żydów. Propaganda już poszła. I o tym mówiłem w odcinku 22, moi drodzy. O tym mówiłem. Propaganda już poszła. Przykro mi. Daliśmy się, tak? Po raz kolejny. Mówienie o nas samych, wiecie, to jest na takiej zasadzie, jak są fakty przeinaczane.
Zadam wam proste pytanie. Kto rozszyfrował Enigmę? Niemiecką, mówię o tej sprawie tej szyfrantów, niemieckiej maszyny szyfrującej. Kto ją rozpracował? Bo ja podam dwie wersje. Pierwsza nasza brzmi taka, że to polscy matematycy ją rozpracowali, pracując dla Anglików. A druga oficjalna w całej Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych brzmi, że rozwiązał ją brytyjski matematyk. O Polakach się tam w ogóle nie wspomina. Która wersja jest prawdziwa? Bo ja zwariowałem już w tej chwili. Dobra, kochani, wiecie co? Kończę. Komentarze, tak jak mówię, no już dawno nie widziałem tylu fajnych komentarzy i w ogóle tylu komentarzy, więc bardzo fajnie. Sunlight napisałeś, jeszcze jeden krótki komentarz. Sunlight napisałeś, jak mawiał towarzysz Stalin, historię piszą zwycięzcy. Kto zwyciężył II wojnę światową? To dlaczego nie piszą historii, tylko piszą ci, którzy ją przegrali? Proste pytanie na podsumowanie i zakończenie. Idę, kochani, montować filmik z Lemington z Pabo, jest fajny. No, to tymczasem życzę miłego wieczoru.